Ukrainie wspieraliśmy Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz podkreślam. My wspieraliśmy pozyskanie pieniędzy dla Polski, dla polskich przedsiębiorców, dla polskich rolników, dla polskich samorządów, dla polskich szpitali, szkół, bo te pieniądze są na to przeznaczone. To nie są pieniądze dla Prawa i Sprawiedliwości, niezależnie od tego, kto rządził. Ale czy pan nie uważa, panie ministrze, że one pomogą Prawu i Sprawiedliwości jednakowoż wygrać wybory, bo będą w dyspozycji rządu, a nie opozycji? Pani redaktor, one mają pomóc Polakom. A prawem takim jest w każdym państwie demokratycznym, póki co jeszcze, że środkami publicznymi zarządza większość rządząca. Więc z tego sobie zdajemy sprawę, ale tylko dlatego, że PiS rządzi, opozycja nie może uczestniczyć w blokowaniu tych środków, tak jak robi to Zbigniew Ziobro, bo te środki Polakom się należą, bo my za nie już płacimy. To nie jest tak, że my nie płacimy. My już się na te środki składamy, to są nasze wspólne europejskie pieniądze.